żeście Państwo zostawiliście w naszym obecnym panelu. Chcielibyśmy skoncentrować się na kwestiach politycznych. To znaczy zastanowić się, tak jak wcześniej omawialiśmy, że rozmawialiśmy z działaczkami społecznymi, z właśnie wykładowczyniami uniwersyteckimi, na temat tego, jakie argumenty znajdujemy, w jaki sposób działamy i działałyśmy lokalnie, czy też także oczywiście globalnie. Tak teraz więcej miejsca chcielibyśmy poświęcić polityce, i odpowiedzi, drugie odpowiedzi na pytanie, jak działać w polityce i wobec polityki stosowanej przez rząd. Chciałabym przedstawić Państwu nasz panel od lewej strony, dzieci Małgorzata Tadziak, współprzewodnicząca Partii Zielonych 2004. Dzień dobry. Następna jest pani Katarzyna Piekarska, wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam serdecznie. Jakoś członkini Zielonych i Rada Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Witam serdecznie. Elżbieta Jaglewska, przewodnicząca Partii Kobiet na Pomorzu i także członkini Porozumienia Kobiet na Pomorzu. Rebeka Harms, już Państwu znana. Także zapraszam do dyskusji. Ja myślę, że w tym miejscu chciałabym poprosić o rozpoczęcie debaty, czy o wypowiedzenie się Pani Katarzyny Piekarską, dlatego że we współpracy z Zielonymi, czyli na bazie opracowywanych przez nas stanowisk i prób przekonywania różnego rodzaju środowisk politycznych do tego, żeby jednak od tego atomu odejść, zawiązała się pomiędzy Zielonymi a Sojuszem Lewicy Demokratycznej współpraca. I chciałabym poprosić, żeby Pani krótko o tym powiedziała, ale też spróbowała zastanowić się z nami, czy podzielić się taką refleksją, jakie skutki prowadzone przez Pani ugrupowanie, jak i przez Panią działania mogą przynieść, jak Pani to widzi, jeśli chodzi o realia polityczne. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowne Panie, szanowne koleżanki, również szanowni panowie, także serdecznie witam i panu. Czy wyraża Pani Pan zgodę na zbudowanie elektrowni atomowej w Polsce? Tak będzie brzmiało pytanie referendalne. Oczywiście, jeżeli wniosek, pod którym w tej chwili Sojusz Lewicy Demokratycznej zbiera podpisy, no, można powiedzieć, ujrzy światło dzienne, stanie się projektem, który zostanie skierowany pod obrady parlamentu. W zasadzie wydawałoby się, że w XXI wieku w kraju, który należy do Unii Europejskiej, w społeczeństwie, które lubi o sobie myśleć i mówi, że jest społeczeństwem obywatelskim, wydawałoby się, że każdy obywatel powinien wypowiedzieć się w tak doniosłej sprawie, która będzie dotyczyła polityki energetycznej na najbliższe kilkadziesiąt lat. Bo jeżeli spojrzymy sobie na horyzont czasowy, to decyzja, którą dzisiaj chce nas ubrać, mówiąc kolokwialnie, rząd, będzie skutkowała nie tyle dla nas, co dla naszych dzieci i wnuków, bo elektrownia powstanie za jakieś, rząd mówi 15, ja myślę, tak mówią eksperci, że za lat 20 elektrownia będzie działała do pewnie roku 2080, bo potem przez następne kolejne lata będziemy tę elektrownię rozwijać. Więc tak naprawdę to jest decyzja, która będzie skutkowała dla naszych dzieci i wnuków. Z drugiej strony od dwóch lat nie mamy żadnej informacji ze strony rządu na temat kosztów owego przedsięwzięcia. A przecież trzeba powiedzieć nie tylko o kosztach budowy samej elektrowni, to jest około 100 miliardów złotych w całej perspektywie, ale także warto również przypomnieć, że kolejne 100 miliardów złotych trzeba będzie przeznaczyć na między innymi modernizację sieci przesyłowych, bo w tej chwili mamy taką sytuację, że 80% sieci energetycznych to są sieci, które zostały zbudowane jeszcze w poprzednim systemie i po prostu trzeba je zacząć modernizować. To jest 80%. To jest także kwestia
bardziej wydaje mi się, że to referendum jest zasadne, jakby abstrahując już w tym momencie od samej wagi sprawy, ale społeczeństwo w tej sprawie, co wskazują badania, jest w zasadzie podzielone. Więc tym bardziej tak niezwykle, jeśli tak określę, wrażliwej sprawie uważam, że trzeba by było przeprowadzić referendum. Teraz od już kwestii czysto politycznej, to powiem tak. Udało się nam w tej chwili przekonać, ale ja bym tak, mam 44 parlamentarzystów w klubie parlamentarnym SLD. W tej sprawie możemy liczyć na poparcie przy zebraniu wniosku, przy zebraniu podpisów, bo 44 podpisy nie wystarczy. Na Polskiej Stronnictwie Ludowej w tej chwili trwają rozmowy. Czy wystarczy to na przegłosowanie tego wniosku w Sejmie? To oczywiście nie wystarczy. Tutaj trzeba byłoby pozyskać Platformę Obywatelską. Nawiasem mówiąc, nie wiem, dlaczego partia, która ma tak naprawdę kwestię obywatelskości w swojej nazwie, z nazwy jest obywatelska, tak naprawdę ani nie chce tego referendum i wcale nie chce obywateli zapytać o zdanie w tej sprawie. I boi się, aby połączyć to wspólnie, z wyborami. A wtedy po prostu byłoby taniej, byłaby wyższa frekwencja. I wydaje mi się, że jeszcze chciałam jednej rzeczy może powiedzieć na początku, że w ogóle w Polsce toczy się bardzo mało debat. Wydaje mi się, że to by była taka sprawa, w której można byłoby właśnie budować to społeczeństwo obywatelskie, do którego politycy tak bardzo lubią się odnosić, ale już pytać o cokolwiek obywatela, no nie, to przecież obywatel sam sobie nie jest. I często słyszę taki argument. No ale, proszę pani, mówi do mnie dziennikarz, proszę pani, no przecież skąd społeczeństwo ma wiedzieć, jak ma zagłosować? No to znaczy, że taki obywatel głupi jest, tak? A dlaczego ma być mądrzejszy od niego przedstawiciel rządu, czy mają być mądrzejsi parlamentarzyści? Mamy sen, z którego często jesteśmy niezadowoleni, ale on jest dokładnie taki sam, jest to po prostu emanacja społeczeństwa i lubicie uszczane społeczeństwo. Taki mamy sen, jakie mamy społeczeństwo, więc skoro mają się w tej sprawie wypowiedzieć parlamentarzyści, nie widzę powodu, żeby nie wypowiedzieli się w tej sprawie obywatele. Więc jak będzie, powiem szczerze, nie wiem. Bardzo wiele pewnie zależy od zainteresowania mediów. I tutaj trochę mówiąc, burzamy pół serio, tak jak powiedziała Kasia Kościoła z Fartikowiem. Pewnie gdyby tutaj rzeczywiście ktoś tańczył, gdyby na przykład na arkadach na róże, może byłoby więcej. Na zgwiazdami, przepraszam. Na róże, to kto inny? To pewnie byłoby większe zainteresowanie. Słuchajcie, byłam naprawdę mocno zdziwiona, bo kilka dni temu odbyła się w Sejmie naprawdę bardzo interesująca konferencja, która była poświęcona polityce energetycznej kraju. Było tam sto kilkadziesiąt osób, które debatowały na temat ten, co my tutaj i szerzej, że w ogóle o przyszłości. Była niezwykle interesująca dyskusja. Już dawno nie miałam okazji przyglądać się tak merytorycznej dyskusji. Co i nic. To się po prostu praktycznie w ogóle nie przebiło. Była też ciekawa dyskusja inna na podobny temat. I tylko dlatego, że Balcerowicz powiedział, że jest, przepraszam, profesor Balcerowicz powiedział, że jest przeciwny budowie elektrowni atomowej, bo to jest po prostu nieopłacalne, bo koszty są za duże, to ukazała się na 17 stronie taka zmiana. Tylko dlatego, gdyby to tam nie było pana profesora Balcerowicza, pewnie nawet taka zmianka by się nie ukazała. Więc pewnie już kończą, bo tutaj są inne panelistki. Powiem tak, cieszę się ze współpracy z Partią Zielonych. Mam nadzieję, że nasi przyjaciele z Partii Zielonych, którzy naprawdę uważam, że to jest jedna z ciekawszych, jeden z ciekawszych projektów politycznych na naszej scenie, będą i przedstawiciele w przyszłym parlamencie, że w tej chwili trwają negocjacje, bo naprawdę szkoda by było, żeby tutaj jak siedząca obok mnie pani panelistka, jak Agnieszka Krzyberg, jak Darek i wiele innych osób, z którymi mam zaszczyt i przyjemność realizować różne wspólne przedsięwzięcia, aby nie znaleźli się w polskim parlamencie. Natomiast od sukcesu tego samego wniosku pewnie będzie zależało to, jak do niego ustosunkują się dziennikarze, jak do niego ustosunkują się opiniotwórczy dziennikarze i
pieniędzy na to, aby prowadzić skuteczne rozmowy, nie ma, musimy to robić bezpośrednio. Ale mimo wszystko jestem życiowo optymistką, także mam nadzieję, że do referendum dojdzie, nawet jeżeli nie teraz, to uda się nam przed ostateczną decyzją o wybudowaniu tego ustrojstwa. Myśmy procedowali w tym roku w Sejmiku Zamkniętym.
paru innych specjalistów, którzy nawetki odmiany, którzy ocenili ten raport jako raport pobieżny, nierzetelny, opisujący w zasadzie tylko stan bieżący, natomiast popierający przede wszystkim energetykę jądrową, mimo że w województwie zachodnim pomorskim, muszę Państwu powiedzieć, takiej potrzeby w ogóle nie ma, ponieważ my od lat 10 mamy dodatni bilans energetyczny. Na dzień dzisiejszy mamy 10% nadwyżki produkcji energii elektrycznej nad kosztami. Niemniej okazuje się, że naszą jedyną szansą i przyszłością dzisiaj doklejoną, raportowi pobieżnie do raportu liczącego kilkaset stron jest właśnie energetyka, budowa elektrowni atomowej. Głosowanie, jakie było, możecie Państwo dokładnie sobie wyobrazić, niezależnie od argumentów, niezależnie od dyskusji, nieważne co słyszy się w kuluarach, nieważne co moi koledzy i koleżanki mówią mi w rozmowie cztery oczy, kiedy przychodzi do głosowania, głosują zgodnie z dyscypliną partyjną. Czyli raport przeszedł większością stuprocentową, to znaczy stuprocentowa frekwencyjnymi głosami rządzącej Platformy Obywatelskiej razem z PSL. Co my możemy zrobić? Oczywiście musimy mówić donośnym głosem i musimy mówić to, co wiemy i musimy przedstawić nasze stanowisko, ale nasze stanowisko będzie wtedy słyszane i wtedy dopuszczane do głosu, kiedy będziemy mieli reprezentację, czy to reprezentację samorządową, czy też reprezentację parlamentarną. Proszę Państwa, to, co opublikowano w tym roku w naszej lokalnej prasie, dwa artykuły moje, to były, kiedy gratulowałam, że tak powiem, tej merytorycznej znajomości tematu, to było dokładnie to samo, co odrzucono w październiku i piesulano, bo się nie zainteresował tym, co mówiłam wtedy. W związku z tym możemy tylko i wyłącznie starać się oczywiście dojść do władzy, tak bym powiedziała, dojść do władzy, czy znaleźć się w strukturach władzy, bo wystarczy jeden głos budzący niepokój, ale jeżeli ten głos będzie słyszany, to reszta zacznie wyśmieć. Ja będę Państwu taki przykład właśnie z życia bieżącego, z życia z NIMBIKU, z takich naszych prac warsztatowych, który mnie ostatnio trochę rozbawił, ale z drugiej strony mocno zasmucił. Przygotowujemy się do Województwa Zachodniopomorskiego i SEMIK należy do Forum Parlamentu Bałtyku Południowego i współpracujemy razem z SEMIKiem, z Województwem Pomorskim, z Województwem Warmińsko-Mazurskim oraz z po stronie niemieckiej Szlezwigiem Olsztynem oraz Metrą Południową Wszechpomorza. I na najważniejszym spotkaniu, które ma się odbyć teraz w Gdańsku, w lipcu, nasi eksperci ze Szczecina, z województwa, przygotowali propozycje pracy, czy propozycje tematów, które najbardziej interesują nas jako województwo zachodniopomorskie w sprawach energetyki, oczywiście rozwój energetyczny wiatraków i sieci wiatraków morskich, o tym może za chwileczkę. Natomiast to się działo dwa tygodnie temu. Przepraszam, to już było po ogłoszeniu przez Angela Merkel odejścia Niemiec od programu energetyki jądrowej, a nasi eksperci podają, że my będziemy rozmawiać, proponując współpracę Niemcom w dziedzinie energetyki jądrowej, ponieważ jest to nasz priorytet. Ręce opadają. W momencie, kiedy zwróciłem uwagę, że może chociażby wyjąć ten punkt programu i może mówić o czymś innym, jeżeli chodzi o energetykę, ale nie mówić o energetyce jądrowej, bo nie możemy zapraszać Niemców do współpracy przy prądzie, który chcemy wytworzyć właśnie w taki sposób. Jest to po prostu niepolityczne, wręcz głupie. To program tej pozycji twierdząc, że musimy być czymś się wyróżniać od naszych kooperantów i tak dalej, dużo można by o tym mówić. Proszę Państwa, chciałabym powiedzieć jeszcze o tym, że niestety energetyka jest tematem, energetyka jako taka jest tematem trudnym. Jest tematem trudnym. Ja jestem z wykształcenia inżynierem elektrykiem, także z grubsza wiem, o czym mówię. Jest to trudne, jeżeli chodzi i o sam prąd, ale jest to trudne również gospodarczo. Jeżeli teraz popatrzymy na przekształcenia wszystkie, które miały miejsce ostatnio w gospodarce energetycznej i te, które się szykują. Jest niejasny i nieszczelny
energetyczny, ich polityki, jakie są zamierzenia rządowe odnośnie tych czterech największych graczy w dziedzinie energetyki na rynku. Jak to ma się przekładać wszystko na ten prąd, który rzeczywiście ma później popłynąć. Jeżeli eksperci będą nam mówić o megawattach, miliardach euro, o gigawattometrach, godzinach i tak dalej, to bardzo łatwo jest się zgubić i naprawdę nawet specjalistom, czy też tym, którzy mają jakieś obeznanie w tej dziedzinie, magia tych wielkich liczb i wielkich cyfr niewiele mówi. Tu potrzebny byłby naprawdę prosty schemat, co chcemy, czego chcemy, jaką przyszłość, czy przedstawienia, jakiej przyszłości oczekujemy i co w związku z tym może się wydarzyć. Ja polecam, że pieniądze większości rządowych, to znaczy pieniądze rządowe, pieniądze wszystkich naszych podatników i podatniczek idą na bardzo silny lobbying antyatomowy, bo proszę zobaczyć, że te wszystkie autobusy nuklearne, które jeżdżą po Polsce, te informacje, które się w sitcomach pojawiają, to wszystko ma na celu wzbudzenie wśród ludzi potrzeby zrozumienia wprowadzenia energetyki nuklearnej. Bardzo się dziękuję. I od razu też mam wrócić słowo, bo chciałam poprosić Małgorzatę Tkaczyńską, właśnie jak wzbudzić te potrzeby na szczeblu lokalnym, jeśli chodzi o wprowadzenie takiego innego modelu energetyki. Małgorzata Tkaczyńska jest współprzewodniczącą Zielonych, ale jest także radną Sejmiku, Sejmiku Śląskiego, rejonu, który jest rejonem w Polsce, który kiedyś był źródłem, w dalszym ciągu jest źródłem energii. Teraz ja kiedy Małgorzata jako Zielona Radna miałabyś strategię wprowadzenia naszych rozwiązań. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Strategie zielone, które mogłyby wprowadzić nową świadomość, która zmierzałaby do rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych, czy też szerzej mówiąc zielonej energetyki, to na Śląsku temat tabu. Chciałabym powiedzieć, że nie ma to tak prostego przełożenia na odbiór społeczny, to co się stało w Fukushimie i to z czym obcujemy w tej chwili w Warszawie. Czyli jakaś jednak dyskusja w mediach, jakiś jednak ferment intelektualny związany z energetyką jądrową. Ani w sejmiku, ani w innych forach samorządowych, z wyjątkiem najniższych szczebli, nie mówi się pozytywnie na przykład o pakiecie klimatyczno-energetycznym na Śląsku. O pakiecie klimatyczno-energetycznym na Śląsku mówi się jako o projekcie negatywnym, który wykończy gospodarkę opartą na węglu i przy okazji wykończy społeczeństwo śląskie. W związku z tym opinia na ten temat jest jakby złapana w taką siatkę pojęciową, która się zamyka do stwierdzenia konflikt interesów. Czyli zielona energia na Śląsku to energia, która zagraża przeżyciu, jakości życia, ale w rozumieniu naszym zarobkom, naszym miejscom pracy, przyszłości naszych dzieci w związku z tym, w jakimś sensie także naszemu zdrowiu, bo jeżeli będziemy biedni, to nie będziemy zdrowi. Ja przepraszam za tak proste przełożenia, ale one właśnie w tym obiegu masowym na takim poziomie funkcjonują. Nie mogę rozpoczynać debaty o jakimkolwiek projekcie zielonym, nie tylko związanym z pakietem klimatyczno-energetycznym, ale także z projektem działań antyatomowych, między innymi dlatego, że w rękach władzy, czyli Platformy Obywatelskiej, ale także Prawa i Sprawiedliwości jest jakby pakiet większościowy w sejmiku. Jedna i druga opcja, mimo że jest w jakimś sensie w opozycji w sejmiku, nie chce na razie
postawić się wobec górników i rodzin górniczych. Nikt, bo mogliby to robić na przykład naukowcy, mogliby to robić reprezentanci instytutów naukowych, których jest na Śląsku mnóstwo, Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, którzy są znakomitymi naukowcami, doradzają najwyższym rangom politykom w Polsce. Nie mówi na Śląsku, zmieńmy perspektywę patrzenia na rozwój energetyki. Pomyślmy o roku 2020, o roku 2050. Wtedy będziemy mogli spokojnie projektować tak, aby nikt nie stracił na tej transformacji energetycznej. Po prostu wtedy będziemy mogli zaprezentować, zaprojektować eliminację gospodarki opartej na węglu, czyli powoli wytracanie się tego modelu poprzez zmienianie wytwarzania energetyki na czystych technologiach, czyli modernizujmy kopalnie, ale nie przeinwestowujmy tego. Natomiast dajmy ludziom perspektywę, będziemy to robili powoli, jednocześnie rozwijając cały sektor związany z produkcją odnawialnych źródeł energii, do czego są zasoby na Śląsku, bo Śląsk to przemysłowy region od dawna i tam taką politykę można by wdrożyć. Nie, jest polityka tu i teraz, jest polityka konfliktu ze związkami zawodowymi, jest polityka rywalizacji, no akurat Śląsk jest poza tym obszarami, gdzie mają powstać w Polsce elektrownie atomowe, ale z kolei ze Śląska pochodzą ci, którzy rozdają karty Platformy Obywatelskiej. Ci mniej widoczni, a niezwykle istotni. Co w takim razie, jakie strategie proponowała nadać? Ty przyjmujesz strategię w związku z taką sytuacją? Tak. W związku z taką sytuacją chciałabym zaproponować kobietom, bo o tym jest dzisiejsza konferencja, budowanie takiej sieci na wzór sieci inteligentnych, smart grid. Dlatego, że przyszłość energetyki to jest piąta fala innowacji. To znaczy, chciałabym tutaj powiedzieć, na czym się wzoruje i z kim konsultuje swoje działania. Otóż jest na Śląsku profesor Jan Bączyk, który napisał znakomity tekst pod tytułem Synergetyka. I Synergetyka to jest taki projekt, który mówi o tym, że wcześniejsze etapy wytwarzania energii to były takie kolejne fale. Ta pierwsza fala to było górnictwo, maszyna parowa, fabryka i koleje. Druga to była elektryka, elektroenergetyka, ropa naftowa i samochód. Trzecia, wynalazki na potrzeby II wojny światowej, w tym energetyka jądrowa. Czwarta, elektronika, komputery, telekomunikacja, internet, energetyka gazowa. W związku z tym piąta fala to byłaby fala syntezy tych poprzednich, ale w najdoskonalszym technologicznym rozwiązaniu. Jednak, żeby to zrealizować, trzeba włączyć konsumentów we wspólne działania. Uczynić z konsumentów prosumentów. Proponowałabym uczynić z konsumentek, z kobiet prosumentki. Pierwsza rzecz, afirmacyjne działania polityczne na szczeblu gminy, powiatu, miasta, województwa. Zupełnie inaczej skonstruowane niż do tej pory. Kiedy biorę udział w konkursowych projektach jako osoba oceniająca związanych z termomodernizacją albo związanych ze zmianą funkcjonowania w małym obszarze dopływu energii, to uczestniczą w nich sami mężczyźni. Sami. A tutaj trzeba po prostu zachęcić kobiety do uczestniczenia w tym procesie. Czyli afirmacyjne akcje ze strony polityków, polityczek na każdym poziomie działania politycznego. To po pierwsze, czyli budowanie takiej
prosumentek. Prosumentki mogą stworzyć inteligentną sieć połączeń, relacji, dlatego że kobiety są jakby do tego stworzone. Czyli ja nie chcę przesadzać ani opierać się na jakichś wymysłach. Tylko powiedzieć, że wszyscy, którzy zastanawiają się nad różnicami między mężczyznami i kobietami, wskazują, że budowanie relacji i uzyskiwanie synergii poprzez tę siłę, która buduje się w relacji pomiędzy kobietami, które mogłyby wspomóc te prosumenckie działania, utworzyć między sobą sieci wytwarzające energię oddolną przy pomocy kolektorów słonecznych, przy pomocy biogazowników, przy pomocy mikrowiatraków, przy pomocy takich ogniw fotowoltaicznych. Gdyby wiedziały, że wtedy mogą zaoszczędzić ogromne sumy, że gdyby wiedziały, że mogą się wtedy wesprzeć między sobą, myślę, że zupełnie inaczej sprawa by wyglądała. Nie trzeba by mówić, że referendum się nam nie uda, tylko wtedy inteligentne sieci kobiece włączyłyby się aktywnie do tego projektu. Dziękuję bardzo. Ja tutaj chciałam oddać teraz głos Elżbiecie Jacheckiej, która jest reprezentantką Koła Partii Kobiet. Osobiście jest osobą, która podpisała się pod naszym listem jako członkini Kobiet dla Pomorza, Kobiety przeciwko atomowi, a jednocześnie Partia Kobiet jest partią polityczną, która prezentuje właśnie obecnie swoje zdanie i zbiera różnego rodzaju argumenty z różnych stron. Chciałam do Ciebie, Elżbieta, poprosić, żeby się to, odnosząc się także do tego, co mówiła przed chwilą Małgorzata Kasianka, a także inne osoby tutaj na panelu, jako osoba, która próbuje odnieść się w sposób profesjonalny, w sposób odpowiedzialny do tego problemu, powiedziała, jak ty to oceniasz. Bardzo proszę. Witam. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że się odbyła taka konferencja i taka debata, bo taki debat bardzo brakuje. I wydaje mi się, że gro osób chętnie by wzięło udział w takiej dyskusji i usłyszało tego z punktu widzenia, czy pani Rebeka Haus, czy Agnieszka Grzybek. Dlatego, że to są bardzo interesujące rzeczy, o których się nie mówi. Nie ma takiej właśnie w Polsce merytorycznej debaty. Jeżeli mamy jakąś tą debatę w telewizji, na której pojawiają się eksperci, chyba bardziej ona na tym, że dwie strony pokazują tą pesymistyczną wersję, tak? Negują, nie szukają kompromisu. Nie jest to dyskusja na argumenty, tylko narzucanie swojego zdania. Ja chętnie myślę, że moje koleżanki też takie kobiety poparłyby wniosek klubu SLD o ogłoszenie referendum. Tylko ja mam taką obawę, że właśnie brak takiej merytorycznej dyskusji, brak danych, które można by było zweryfikować, może doprowadzić do tego, że to referendum się nie powiedzie. I ja optowałabym za tym, żebyśmy wypracowali wspólnie jakiś system kampanii medialnej, społecznej, która ukazałaby takiemu statystycznemu Polakowi właściwie o co chodzi w tej energii atomowej. Bo na chwilę obecną ja noszę takie wrażenie, że taką, ja nie lubię słowa przeciętnemu obywatelowi, obywatelce, w tej chwili zależy tylko na tym, ile zapłaci za prąd i jaki procent z jego pensji będzie musiał przeznaczyć na ten rachunek. I właściwie ja nie wierzę też w to, że wszyscy nasi obywatele nagle zasiądą przed internetem i będą wyszukiwać rzetelnych danych. I to jest nasza rola w tej chwili, żeby właśnie poprowadzić taką kampanię, żeby ci ludzie zechcieli przyjść na tę debatę. Widzimy tutaj, prawda? Debata jest darmowa, nie musimy za nią płacić. A zainteresowanie jest bardzo skąpe. Słucham? No to błąd. Może błąd. No ale na przykład no, to zawsze jest jakaś pokusa. Więc jak mówię, właśnie dyskutowałyśmy w ramach
przykład, tak, gdzie zajmowałam wydobycie się węgla, więc to jest sektor najbardziej zainteresowany z tym, co ja bym się odnosił do tego odnieść, że takie są plany. To znaczy, że po tej konferencji, która się teraz odbywa w Warszawie, planujemy dokładnie zarówno konferencję, jak i warsztaty regionalne dla kobiet z różnych organizacji i partii politycznych po to, żeby można było się w tę tematykę wdrożyć. Także to jest odpowiedź na twoje pytanie, proszę bardzo. Ja właśnie bardzo się cieszę, że dotycząca Agnieszka Grzybek mówiła mianowicie o organizacji warsztatów dla literek. Myślę, że na takie warsztaty właśnie przyjdą kobiety, bo mężczyźni nie przychodzą na warsztaty, nie przychodzą na szkolenia. Głównie szkolą się kobiety i one czują taką misję przekazywania tej wiedzy dalej, więc ja niecierpliwie czekam i myślę, że większość tutaj pań obecnych weźmie udział w tych warsztatach. Tak więc teraz
możemy obserwować, jak w Niemczech dochodzi do rewolucji, która została zapoczątkowana przez rządzących konserwatystów. I oni wdrażają pomysły, o których my mogliśmy jedynie śnić 40 lat temu, kiedy tworzyliśmy grupy obywatelskie i ruchy antynuklearne. I'm still convinced in the 70s and 80s we had no alternative than to organize a strongest movement against nuclear power plants. This was what we had to do. Jestem przekonana, że w latach 70. i 80. nie mieliśmy alternatywy do tworzenia silnych ruchów przeciw budowie energii atomowej. So all existing parties, they saw people like me as crazy ecologists, as sometimes criminals. I had several court cases because of terroristic activities. So it was a tough time for us. Wszystkie istniejące wtedy partie polityczne uważały ludzi takich jak mnie za szalonych ekologów, nawet kryminalistów. Ja sama miałam założony wiele spraw w sądzie z powodu rzekomej działalności terrorystycznej. Some of my friends, very close friends from the movement, anti-nuclear movement in my region, we are especially dealing with nuclear waste problems, some of my friends decided to join activities to go for a green party. It was in 1979, 1980. That was me. You also, Eva. No, not also, sorry. It was also Marianne Fritzen. She was not going into the European election. No, I did not say the European, I said party, the green party. It was a green party only for Lower Saxony. Moi przyjaciele z ruchu antynuklearnego, z którymi współpracowałam w regionie, szczególnie jeżeli chodzi o problem odpadów promieniotwórczych, zachęcały się wzajemnie do przystąpienia do Partii Zielonych. Były to lata rok 1979-80. I had 24 years in these times, 24, 25, and I told to my friends, I said to my friends, okay, you go for the party, but until this party is going to function, the movement will have killed the problem. Miałam wtedy 24 lata i odpowiedziałam moim przyjaciołom, dobrze iść do partii, jednak zanim ona zacznie funkcjonować, to nasz ruch już rozprawi się z problemem. Round about 20 years later, so 94-95, the Green Party was already successful working in Germany, and they approached me and asked me, because they had they were missing some nuclear experts, they asked me whether I would be ready to become a candidate for the elections in Lower Saxony, to deal especially with nuclear issues. I decided to join. I decided to join for 4 years and then to go back to the grassroots. 20 lat później, był rok 1994-1995, Partia Zielonych w Niemczech osiągała już pewne sukcesy. Potrzebowali eksperta do spraw energii nuklearnej i zwrócili się do mnie, żebym wzięła udział w wyborach w Dolnej Saksonii i tym samym włączyła się do partii jako ekspertka. Zgodziłam się i powiedziałam, że już wstąpię na 4 lata, po czym powrócę do tego ruchu od Dolnego. So it lasted longer than 4 years, my activities in the Lower Saxonian Parliament, meanwhile I'm in the European Parliament. Why?
So my experience was that the extension of the battle with words from the region, also from the streets and the courts, etc., the extension to the parliament to organize the debate there directly myself made a lot of sense. Oczywiście trwało to dłużej niż 4 lata. Wtedy działałam w lokalnym rządzie Dolnej Saksonii, teraz jestem eurodeputowaną. Dlaczego? Ponieważ uważam, że bardzo sensowne jest przeniesienie tej walki z regionów, z sądów do parlamentu europejskiego i sama organizowałam So I never lost my contacts to my movement. So I'm living still in the same village in this Gorleben region. I always tried when I was only an expert for party and my groups on energy to combine both issues, the nuclear issue and the alternative side. I always am speaking about the negative and the positive or the dark and the bright side. Because it's not so simple to say, let's talk only about the one side and not about the other. There is always a good time to do to focus on the one side or the other side. Nigdy jednak nie straciłam kontaktu z ruchem lokalnym. Ciągle mieszkam w tej samej wiosce. I zawsze starałam się, szczególnie jako, między innymi jako ekspertka dla partii, łączyć obie kwestie, nuklearne i alternatywne, że przedstawiać zawsze pozytywne i negatywne strony, ponieważ nie jest to ani łatwe, ani dobre, żeby skupiać się tylko na jednej stronie dyskursu. As I understand the strategic debate in Poland around the Green Polish Party and possibilities which they could have if they would appear not only on the regional level, I understand this debate quite well. And my whole experience 35 years after having started the anti-nuclear movement is you need both. You need a strong movement and strong understanding among citizens about certain problems, but you need also the possibility to make those issues issues in parliaments and this in addition, if possible, in governments. Bardzo dobrze rozumiem tę strategiczną debatę o możliwościach, jakie Zieloni mieliby kształtowaniu polityki energetycznej. Moje doświadczenie, kiedy 35 lat, które zbieram od 35 lat, czyli od założenia ruchu antynuklearnego, pokazuje mi, że ważna jest nie tylko siła lokalnego ruchu, czy zrozumienie i dotarcie do obywateli, ale także możliwość przedstawienia swoich racji w parlamencie, a o ile to So in this decision of Mrs. Merkel I started with in my comments is only possible because of the long story before. This story starts with campaigning and protests in the streets. It continues with debates organized by the first elected Greens in regional parliaments. It continued with then decision-making Greens in regional governments, for example, in Hanover or in Frankfurt or in Berlin, on how to organize the energy sector, because we started step by step. And also the red and green government and the first phasing out decision of nuclear and what to phase in instead of nuclear, this decision made a platform that Angela Merkel is
nowadays in this situation to decide Germany can go without nuclear for a better and economic successful future. So my recommendation in this Polish situation, because I think in Poland you have also a lot of reasonable people which have who have understood already a lot about green issues or ecological issues, about sustainability, nuclear risks, climate risks. You should really try to join forces outside of parties, but also in a party or in two parties. The problem is you will never find the ideal party. I have also, so I like my party, but I would never pretend it's the ideal party. If I could change some things, I would be very happy. But so a party requires more compromises than the regional anti-nuclear or environmental movement. Tak więc decyzja kanclerz Merkel, od której zaczęłam mój komentarz, nie byłaby możliwa bez długiej historii ruchu antynuklearnego wcześniej. Zaczęło się to od protestów na ulicach, potem było wzmocnione dzięki debatom organizowanym i przeprowadzonym przez pierwszych zielonych wybranych do parlamentów lokalnych. Następnie zaś poprzez osoby decyzyjne w regionalnych rządach, m.in. w Hanowerze, w Frankfurcie. W ten sposób te debaty o sektorze energetycznym przyczyniły się do tego, że rząd, że koalicja czerwono-zielona po raz pierwszy podjęła decyzję o odejściu od atomu. I ta decyzja, łącznie z szerszą debatą na temat alternatyw, stworzyła platformę i możliwość dla kanclerz Merkel do tego, żeby zadecydować o wycofaniu się z energetyki nuklearnej dla lepszej i korzystniejszej z perspektyw ekonomicznych przyszłości kraju. Moja rekomendacja dla Polski byłaby następująca. Jest wiele osób i z nimi pozostajecie w kontakcie, które się świetnie orientują w kwestiach zielonej polityki, zrównoważonego rozwoju, rozumieją zagrożenia związane z energetyką nuklearną. Tak więc razem z tymi rozsądnymi osobami powinniście przyłączyć się do sił pozapartyjnych, jak również do sił wewnątrz poszczególnych partii. Oczywiście nie ma partii idealnej, ja także lubię swoją partię, natomiast nie mogę udawać, że jest idealna i gdybym mogła zmienić pewne rzeczy, to na pewno bym to zrobiła i bardzo się cieszyła. Niestety debaty wewnątrz partii wymagają większych kompromisów niż działania w obrębie lokalnych grupów. Good luck. Partią w Niemczech w zasadzie już
będzie zieloną kanclerz Niemiec, jak to się zadzieje, czyli ten ruch zdobywa już coraz większe poparcie w społeczeństwie, to my jesteśmy w Polsce i jednak ciągle na tym etapie, który był etapem wiele lat temu, kiedy mówiło się o zielonych, jesteśmy małą grupą niezadowolonych ludzi. Terrorystów. No nie, no właśnie nie, teraz już nie, ale można powiedzieć, że po prostu zieloni, kiedy ostatnio rozmawiał w Tallinie na takim spotkaniu liderów partii zielonych, gdzie zastępowałam liderów partii zielonych, to właśnie szef zielonych opowiadał, że zaczynali się od tego, że byliśmy małą grupą niezadowolonych ludzi. I okazuje się, że ta mała grupa niezadowolonych ludzi, czy to są na przykład niezadowolone kobiety, czy to są niezadowoleni zieloni, czy to są jakieś inne niezadowolone grupy, jeśli działają długo, konsekwentnie i wytrwale, jednak rzeczywiście idą na kompromisy, to może to doprowadzić do takiego zastanowienia się, na przykład, kto będzie zieloną prezydentką Polski za 15 lat. To jest jakaś perspektywa, która rzeczywiście jest realna w innych krajach. Oddaję teraz głos, bo rozumiem, że Darek chciałeś coś powiedzieć w tamtym panelu, ale ci się nie udało. Więc zgłaszałeś się do głosu, oddaję ci go. Mamy chyba niewiele czasu, ale nie wiem ile. A, 2 minuty. Myślę, że możemy 10 minut. Ja może zabranić. No to jak chodź. Możesz robić za też, może 2 minuty. Proszę bardzo. Witam serdecznie, bardzo dziękuję i bardzo się tam zastanawiam, że albo to, albo to. No nic, niech będzie z lewej. Bardzo się cieszę, że głównie Pani, ale też wspierane przez co najmniej kilku panów, jesteście w Sejmie, bo to jest moim zdaniem moment historyczny. Będziemy go na pewno kiedyś opowiadać swoim dzieciom i wnukom. A przyszedłem tutaj, jeszcze przyjechałem z dobrą wiadomością z Wrocławia, bo przyjechałem z nocy pociągiem o 3:00. Musiałem przyjechać do pociągu, bo tak pociągi z Wrocławia jeżdżą, żeby tu dotrzeć. Z Dolnośląskiego Zjazdu Kobiet. Po 10 latach odbył się drugi Dolnośląski Zjazd Kobiet. Podsumowywał to, co kobietom udało się w tym czasie osiągnąć. Oczywiście było tam świetnie, ciepło, przyjemnie, tylko siedzieliśmy w takiej sali jak ta, w której było co najmniej 20 obrazów, które przedstawiały historię tego miasta. I tam nie było ani jednej kobiety. Oczywiście. Byli tam rycerze, byli tam wojewodowie, byli tam filozofowie, oczywiście biskupi, wszyscy byli, ale nie było tam ani jednej kobiety, nawet w roli matki, żony, czy jakiejkolwiek innej. Ale to się zmienia, to się zmienia. Więc po pierwsze, pozdrowienia drugiego Dolnośląskiego Zjazdu Kobiet. Trzymają za nas kciuki. Wszystkie kobiety, które tam były, podziwiały grupę zielonych w Parlamencie Europejskim, która jest jedyną grupą, przepraszam za trochę taką autopromocję, ale jest to jedyna grupa, która ma więcej kobiet niż mężczyzn w swoim składzie. To też coś znaczy, bo stworzyliśmy w pewnym sensie ponadnarodową, europejską grupę kobiet, która oczywiście nie tylko antyjądrowa, ale jest między innymi. Natomiast to jest ta pierwsza dobra wiadomość. Pani Renata Berenie-Szczanowicz, przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet, specjalnie nas tutaj także pozdrawia. I to nie jedyna osoba, która nas pozdrowiła. Dlatego spotkałem tam też panią Irenę Rogowską, która jest wójtką gminy Lubin, która walczy od wielu miesięcy z odkrywką węgla na Zachodzie Polski i robi to skutecznie. Zmobilizowała swoich mieszkańców przeciwko niszczeniu środowisku i do środowiska. I ona mówi, my nie chcemy wydobycia węgla brunatnego odkrywki, my chcemy odnawialnych źródeł energii. Czyli rewolucja idzie. I idzie oddolnie, idzie lokalnie. Rewolucja już tam się zaczyna powoli rodzić. I myślę, że te strategie, które przedstawiałeś, na pewno są elementem tej strategii. W pewnym sensie jesteśmy w kraju George'a W. Busha. On też nie chciał podpisać różnych ważnych międzynarodowych dokumentów. Wciągnął nas w koszmarną wojnę w Iraku, która kosztowała wiele bilionów dolarów, które notabene teraz powodują, że Stany Zjednoczone są w dramatycznej sytuacji ekonomicznej. I to też powinno nas czegoś nauczyć.
hura optymistycznie projektów na przykład na 100 miliardów na energetykę jądrową, ale o tyle jesteśmy w podobnej sytuacji, że tam się obudził ruch oddolny, ruch, oczywiście to jest kraj bardziej federalistyczny, podobnie jak Niemcy, więc tam te lokalne władze czy regionalne władze mają znacznie większe oddziaływanie społeczności tych poszczególnych stanów, są także mocniejsze, ale one po prostu pokazały tak zwany gest Kozakiewicza, nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze go pamięta, ale to był DMS i powiedzieli, Bóg nie podpisze, to my będziemy to podpisywać indywidualnie. Więc to jest jakiś tam element strategii. A teraz chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o te pieniądze, bo rzeczywiście Katarzyna Piekarska, kiedy siedziała z boku, powiedziała, no tak, ale ci kolesie mają po prostu miliony złotych na lobowanie, a my tu małe myśli, co my możemy, my nie mamy kasy. Proszę Państwa, proszę Pana, www.elektrownia-jądrowa.pl to jest polskie litery. To jest portal, który stworzyło Ministerstwo Gospodarki, jest to patronat tego portalu, przyjął Ministerstwo Gospodarki, w związku z tym spodziewam się, że buli za to 100%, że ten portal powstał. I na pierwszej stronie tego portalu jest napisane, że to jest pierwszy portal poświęcony tematyce budowy elektrowni jądrowej w Polsce. To jest kłamstwo, to jest pierwsze kłamstwo, bo my mieliśmy znacznie wcześniej taki portal. A po drugie, w ramach dyskusji na temat energii jądrowej w Polsce pytanie jest takie, dlaczego elektrownia jądrowa? I to jest to pytanie. Albo na przykład działania wokół projektu, albo fakty i mity o elektrowni jądrowej. I następnie macie, panie i panowie, 6 mitów, które rozwalają wszystko, pokazując, że elektrownia jest tania, jest bezpieczna, nie ma żadnych problemów, a najlepsza jest ostatnia rzecz. Kosztowna budowa, mit 6. Kosztowna budowa elektrowni jądrowych powoduje zwiększanie cen energii elektrycznej. Odpowiedź. Cena energii elektrycznej nie ma nic wspólnego z budową elektrowni. To nie koniec. Zależy ona od aktualnej sytuacji na rynku. W Polsce, uwaga, to jest ten zdanie mega. W Polsce rynek energii elektrycznej jest otwarty, a odbiorca może sam wybrać najtańszego dostawcę. I to, proszę Państwa, pokazuje, w jakim żyjemy świecie. Znaczy, bezczelne Ministerstwo Gospodarki finansuje bezczelnych kłamców, bo to ja mogę złożyć skargę do odpowiedniej instytucji, że to jest kłamstwo. Dlatego, że wszyscy wiedzą, że Polska. Nie wiem, ale to nie o forum chodzi. Po prostu ktoś finansuje opłonowanie społeczeństwa, dlatego że w Polsce nie ma rynku energetycznego i wiemy dobrze, że nic sobie nie może wybrać tak naprawdę skąd ma ten prąd. I już podsumowując, wydaje mi się, że oczywiście musimy przyglądać się rządowi. Rebeka ma rację, że kiedy spotyka się z naszym rządem, to chłopaki zaczynają coś kombinować. Oni widzą, co się dzieje w Europie. Oni tylko próbują nam wcisnąć, przepraszam, nieparlamentarnym językiem się posługuję, ale tutaj to jest normalne. Wciskają nam kity, że wszystko jest ok, nie ma żadnego problemu. Fukushima, żaden problem. Ale oni wiedzą, że jest bardzo poważny. Po pierwsze w Unii Europejskiej i wymieniły tutaj wcześniej panelistki bardzo kompetentnie, co się dzieje, ile krajów się wycofało, jaka jest sytuacja. Generalnie wokół elektrowni jądrowej jest totalna wojna. I teraz jest oczywiste, że Areva i te korporacje będą robić wszystko, żeby te 100 miliardów z naszych konsumentek i konsumentów kieszeni wyrwać. To są pieniądze, to są bardzo konkretne pieniądze i za to nie płaci Polska Grupa Energetyczna, proszę Pana i proszę Pana. Za to zapłacimy my, nasze dzieci, może nie moje, ale pewnie czyjeś na pewno i czyjeś wnuki. I jeszcze kilka pokoleń. W związku z tym wydaje mi się, tylko dodam już ostatnią rzecz, że bardzo ważną strategią będzie, i powiem wprost, robienie kampanii przeciwko inwestorom, którzy moim zdaniem będą robić wszystko, żeby na to wcisnąć, ale ponieważ pieniędzy na rynku nie ma, to jest duża szansa, że oni się tu będą potykać o różne problemy dostępności kapitału na te inwestycje. W związku z tym, to jest prośba do Rebeki osobista. Musimy sprawdzać, czy Polska w jakikolwiek sposób nie omija prawa Unii Europejskiej o wsparciu publicznym dla tego typu inwestycji i gdyby kiedykolwiek doszło do sytuacji, że jakiekolwiek wsparcie jest udzielane niezgodnie z prawem unijnym, to natychmiast powinniśmy reagować. I tylko mam nadzieję, że będą nas prosić, byle nie było drugiej.
to dziękuję Państwu za Państwa wypowiedzi, za Państwa obecność, za poświęcony czas na tę debatę. I mam takie wnioski, którymi chciałabym się podzielić, a mianowicie takie, że ta debata pokazuje, jak wiele mamy osób z bardzo dobrymi argumentami, jak wiele mamy kobiet, które mają dużo mocnych argumentów i merytorycznej wiedzy do tego, żeby w takiej debacie uczestniczyć. Ta debata pokazuje także, że nie jesteśmy skazani na to i że w innych krajach wzorcem innowacyjności jest odejście od tego, co w Polsce jest teraz jako innowacyjne promowane. Mam nadzieję, że jest to początek pewnego ruchu, pewnej inicjatywy. To jest kilka nigdy niezrywowe. W zasadzie tego typu działania to są najczęściej jak haftowanie albo na drutach robienie, czy szydełkowanie. To się nie dzieje jakimiś wielkimi skokami, w sensie takich budowania wielkich stadionów, tylko to jest po prostu jakiegoś rodzaju dzierżanie w społeczeństwie. I zapraszam Państwa do tego, żeby przykładem Miry Majszkowicz dzierżać w społeczeństwie, na przykład siedząc w jakimś przedziale bardzo długo jadących w Polsce pociągach, albo w jakichkolwiek innych miejscach, i żeby sprawdzać i utwierdzać swoją kompetencję, wiarę w to, że jesteśmy osobami kompetentnymi i mającymi wpływ na to, co się w Polsce dzieje. I życzę nam wszystkim, żebyśmy żyły w lepszej rzeczywistości i nam wszystkim także. Dziękuję uprzejmie Państwu. Chciałam jeszcze podziękować Barcie Maciejewskiej za zorganizowanie tej niezwykłej debaty, za też wielką konsekwencję i mimo barier i licznych trudności, a było ich naprawdę wiele, za to, że ta debata ostatecznie się odbyła. Proszę Pań, przede wszystkim mamy bardzo wiele do zrobienia. Prosiłyśmy Kongres Kobiet Polskich o powieszenie informacji o konferencji Kobiety przeciwko alkoholowi na stronie. Niestety nie została ta informacja powieszona, wyłącznie na stronie, na fanpage'u, na Facebooku. W związku z tym uznajemy, że została ocenzurowana. Tym bardziej mamy wiele, wiele do zrobienia. Gratulacje wielkie, wielkie podziękowania. On the borderline, former borderline between Germany and Poland, in the Biagina University and the Collegium Polonicum in Zubice. And so the nuclear issue and the energy issue, also in the special challenge of climate change, will be one of the main topics. And I would really appreciate to have for those Southern universities lots of participants from Poland. We are organizing this it the second time on this, for me, historical place, Viadrina and Collegium Polonicum. Please go for the information via the internet or the foundation. Maybe there are some flyers here available, but I think this will be a good moment for strategic discussions on nuclear, but also on how to proceed with parties and politics. Dziękuję uprzejmie, szczególnie Tobie bardzo za świetną moderację dzisiejszej debaty. Chciałabym jedynie dodać, że organizujemy Zielony Uniwersytet Letni w Pierdlinie i to jest też organizowane przez Kolegium Polonicum w Słubicach. Kwestie energetyki w kontekście zmian klimatu będą jednym z głównych tematów. Liczę, że przybędzie wielu uczestników z Polski. Po raz drugi będziemy organizować Letni Uniwersytet w tym historycznym miejscu, więc zachęcam Was, Państwa, do poszukania informacji w internecie czy poprzez fundację na temat tego wydarzenia, które może być istotne w strategicznej debacie na temat energetyki nuklearnej.
Agnieszka Grzybek, Jurek Raczek, Joanna Szewczyk, Janie Relice i wielu innym osobom, bez których po prostu nie byłoby tej konferencji. Tutaj jest zawsze tak, że nie robi bardzo dużo osób. Teraz na przykład wyświetlali filmu, właśnie zajmie się Agnieszka Grzybek w imieniu Film European Foundation, ten film będzie zaprezentowany. Jeśli Państwo mielibyście ochotę zostać, jest jeszcze coś do zwiedzenia. Jest to bardzo interesujący film. Rebeka właśnie odpowiada, że jest bardzo dobry. Naprawdę jest dobry. Warto obejrzenia. Tak, tutaj będzie prezentowany. Także za 10 minut serdecznie zapraszam. Proszę się bardzo. Proszę, czy mogę jeszcze słowo, ponieważ jest z nami w tej chwili pani Katarzyna Piechalska, a podziękowała nam za to, by ta sytuacja mogła się tutaj odbyć na początku. Więc jeszcze raz dziękuję klubowi. Ponieważ i panu oczywiście, ponieważ bardzo dobrze jest opowiadać długo o konferencjach i sobie kiedy posiada się zdjęcia z takiej konferencji. W związku z tym, że poprzednia konferencja zgromadziła, którą też Zieloni współorganizowali, dotyczyła spania się z kobiety praw wyborczych. Miałyśmy wtedy parasolki wszystkie. Dzisiaj mam inną parasolkę. Jest to parasolka antyatomowa. Mam tylko jedną, ale mam wielką prośbę, żebyśmy się zgromadzili tam na schodach z tą parasolką i żebyśmy sobie zrobili wspólne zdjęcie. Bardzo serdecznie zapraszam.